Cześć, tym razem zajmiemy się diodami RGB. W tym odcinku dowiecie się, co to są diody RGB, po co się je stosuje, jakie są ich możliwości oraz skąd się wzięła ich nazwa. Do tego oczywiście będzie ćwiczenie, także zapraszam do oglądania. Zacznijmy od tego, czym są takie diody RGB. Jak widać na rysunku, mamy dwa typy takich diod. Wspólna katoda oraz wspólna anoda. W środku mamy wbudowane jakby trzy diody o kolorach czerwony, zielony oraz niebieski. No i właśnie stąd mamy cztery wyprowadzenia. Najdłuższe wyprowadzenie w takich diodach jest zawsze tym wspólnym wyprowadzeniem. Czyli albo jest to katoda, albo jest to anoda. Jeśli to jest katoda, to pozostałe wszystkie są anodami, natomiast jeśli to jest anoda, to wszystkie pozostałe są katodami. I zazwyczaj mamy tak, że drugą nóżką jest właśnie element wspólny, wspólne połączenie, natomiast pierwsza nóżka jest to kolor czerwony, trzecia to zielony oraz czwarta to niebieski. Jak można się domyśleć, ich nazwa wzięła się właśnie od trzech kolorów, które są w niej umieszczone. RGB, czyli Red, Green, Blue. Czerwony, zielony, niebieski. Dzięki takiej diodzie możemy stworzyć wielokolorową diodę, czyli tak naprawdę pomieszanie tych trzech kolorów w różnych stopniach jasności. System RGB, czyli to, jak zostaje wyświetlony kolor na takiej diodzie, czy na przykład na wyświetlaczu jakimś, określamy za pomocą 24 bitów. Więc mamy 8 bitów poświęconych na kolor czerwony, 8 bitów na zielony oraz 8 bitów na niebieski. Jeśli mamy 8 bitów, to już możemy się domyśleć, że jasność ustalamy w zakresie od 0 do 255. Taką wartość właśnie wpisujemy do kanałów PWM w naszym mikrokontrolerze. Jeśli do wszystkich tych diod wpiszemy wartość maksymalną, czyli 255, to cała dioda zaświeci się na kolor biały. Oczywiście nie jest to takie proste, jak to brzmi, ponieważ soczewka jest przezroczysta. No i tak naprawdę zobaczymy trzy takie kolory, które jednak nie są całością, nie są spójne, są mimo wszystko oddzielne. Pewnie diody matowe lepiej by sobie z tym poradziły, natomiast możemy zawsze okryć taką diodę czymś białym, na przykład taką chusteczką złożoną w cztery warstwy, albo chociażby kartką papieru. Wtedy kolory wszystkie jakby się mieszają w tych odpowiednich proporcjach, no i widzimy taki kolor, jaki powinien być. Skoro do każdego koloru możemy przydzielić 255 wartości jasności, no to jak widzimy, daje nam to ogromne możliwości. Czy ile możemy wyświetlić kolorów na takiej diodzie? Obliczenia nam mówią, że może to być aż 16 777 216 kolorów. Czy jest tak pięknie? No niestety nie. O ile to się sprawdza dla matryc RGB, o tyle dla diody RGB niestety to nie zadziała. Głównie mamy tutaj do czynienia z brakiem koloru czarnego. Po prostu taka dioda nie może wyświetlić koloru czarnego, nie może przyjąć takiego koloru, no bo żebyśmy wysłali do każdego z tych kolorów wartość 0, to właśnie taki kolor byśmy otrzymali, jak ta dioda ma w tej chwili. A jak widać, nie jest to czarny. Także mamy tutaj ograniczone możliwości, jeśli chodzi o skalę szarości, także nie za bardzo da się wyświetlić tutaj jakiś kolor szary czy coś takiego. Załóżmy, że w każdym kolorze będzie wartość 100, no to nie otrzymamy koloru szarego, tylko po prostu słabo świecący kolor biały. Także na pewno nie jest to 16 milionów kolorów w takiej diodzie. Ale mimo to naprawdę można ich wyświetlić bardzo, bardzo dużo. Jeśli chodzi o samą teorię i podstawy takich diod, to myślę, że to jest wszystko. Teraz przejdziemy do Arduino i zbudujemy własny generator kolorów oparty
o taką diodę RGB. Do tego ćwiczenia przygotowamy już bibliotekę w Arduino. Ta biblioteka będzie współpracować zarówno z diodami typu wspólna katoda, jak i diodami typu wspólna anoda. Teraz ustalimy sobie, jak będziemy podłączać naszą diodę. Użyję tutaj pinów PWM w Arduino numer 3, 5 oraz 6. Pin numer 3 podłączamy przez rezystor 150 ohmów do koloru czerwonego. Pin numer 5 podłączamy przez rezystor 180 ohmów do koloru zielonego. Natomiast pin numer 6 podłączamy przez rezystor 330 ohmów do koloru niebieskiego. W taki sposób odbywa się to całe połączenie. Ja mam diodę typu wspólna katoda, także jeszcze podłączam sobie katodę do masy. I tak wygląda całe podłączenie. Teraz zostało tylko ustawić prawidłowo program w Arduino, wgrać go i zobaczymy, jak to będzie działać. Teraz przejdziemy do podłączenia Arduino oraz płytki stykowej. Także warto też zadbać o odpowiedni kolor przewodów. No i czerwony podpinamy do pinu numer 3. Zielony przewód do pinu numer 5. Oraz niebieski przewód do pinu numer 6. No i tak wygląda podłączenie układu. Teraz przejdziemy do Arduino. Na razie pominę kilka rzeczy. Mamy tutaj zdefiniowane anoda oraz katoda. To na razie nas nie obchodzi, to ma tylko być. Ważna jest ta linijka. Define common pin, czyli definiujemy, który pin jest wspólny. No i w moim przypadku jest to wspólna katoda, także wpisujemy katoda. Tutaj sobie zrobiłem takie uproszczenie DLE, czyli przerwa pomiędzy wyświetlaniem kolejnych kolorów. Zaraz dojdziemy do tej animacji. No i mamy zdefiniowane kolory, ale do tego przejdę później. W funkcji setup ustawiamy odpowiednie piny jako wyjścia. Mamy podpisane RGB. Przechodzimy do funkcji setRGB. Argumentami tej funkcji są wartości koloru czerwonego, zielonego oraz niebieskiego. Mamy teraz warunek. Jeśli pin wspólny jest równy 0, a wiemy, że 0 to katoda, czyli w moim przypadku to się wykona, ten warunek, wpisujemy po prostu do tych pinów analogowych PWM, do pinów PWM właściwie nie analogowych, wartości podane w funkcji. Jeśli natomiast mamy wspólną anodę, no to po prostu musimy od 255 odjąć wartość podaną tutaj w tej funkcji, w tych argumentach, no i wtedy otrzymamy odpowiednią wartość po prostu dla tej diody, która ma wspólną anodę. Mamy jeszcze drugą funkcję, jest to set RGB color i tutaj mamy 32-bitową wartość, a w zasadzie 24-bitową wartość, tak jak mówiłem wcześniej, tutaj mamy te wartości kolorów RGB od 0 do 255, 3 bajty. I to zaraz powiem, czym się różnią te funkcje. I po prostu wpisujemy RGB, set RGB, i tutaj wpisujemy jako kolor czerwony, to jest przesunięcie wartości RGB o 16 miejsc. Kolor zielony jest to przesunięcie wartości RGB o 8 miejsc. No i kolor niebieski jest to wartość RGB. Oczywiście przycięta automatycznie tylko do tych bajtów, które dotyczą koloru niebieskiego. Mam tutaj obok okno z GIMP-a. Jest to po prostu okno zmiany aktywnego koloru. Jest to potrzebne po to, żeby uzyskać kod HTML-a. Właściwie nie jest kod HTML, tylko to jest po prostu wartość heksadecymalna koloru. I mamy tutaj 3 bajty, czyli 24 bity. No i wybieramy ten kolor, który chcemy i ten kod przepisujemy tutaj w miejsce tych kolorów.
No i tak, i kolor red, bo pamiętamy, że pierwsze dwa bajty to czerwony, kolejne dwa bajty to zielony, no i ostatnie dwa bajty to niebieski. I teraz mamy tak, red to jest 0x, ff i 4 zera, no zielony to jest właśnie przesunięte te ffy i potem niebieski to na końcu ma te dwa razy ff. Natomiast tutaj zdefiniowałem sobie trochę kolorów, które można by zaprezentować i wszystko brałem oczywiście z GIMPa. Tutaj wpisujemy wartość tego koloru. Oczywiście pamiętamy, żeby dopisać 0x. No i to właściwie tyle. Teraz mamy funkcję loop, wyświetlanie kolejnych kolorów. Wpisujemy set RGB color, no i nazwę koloru. W moim przypadku jest to red. No i tak po kolei te wszystkie kolory, które są zdefiniowane. No i za każdym razem jest odstęp 2 sekund, tak żeby było widać tą prezentację tych kolorów. Także jak widać, kod wcale nie jest taki skomplikowany. Ja już go mam wgranego tutaj do Arduino. Wystarczy tylko podłączyć do zasilania, do USB. I jak widać, kolory zaczynają się pokazywać na naszej diodzie. Nie wiem, czy przy tym świetle, co teraz jest, będzie dobrze widoczne te kolory. I są to po prostu wyświetlane kolejne kolory. Postaram się za nimi nadążyć. Także czerwony, zielony, niebieski, cyjanowy, różowy, pomarańczowy, żółty, limonkowy, ognisty, fioletowy i biały. Jak widać, no, kamera trochę przekłamuje te kolory. Można jeszcze spróbować właśnie patrzeć przez jakiś biały materiał. Także to tyle, jeśli chodzi o temat diod RGB. Myślę, że nie jest to nic trudnego, każdy sobie z tym poradzi. Także zapraszam Was do po prostu pobawienia się taką diodą, pobawienia się z Arduino. Można tworzyć ciekawe efekty i animacje. Do diod RGB jeszcze będziemy na pewno nie raz wracać. Także to tyle na dzisiaj. Dziękuję Wam za uwagę, zapraszam do subskrybowania kanału oraz do lajkowania filmu. To tyle na dzisiaj, dzięki i cześć.